Po tym krótkim podsumowaniu, gdyby ktoś zapytał mnie, dlaczego warto rozważyć wymianę lub zakup urządzenia z serii OptiMax, to powiedziałbym, że... Cześć, mam na imię Rafał, a w dzisiejszym odcinku opowiemy o najnowszej linii maszyn ze stajni OMAXa. Będziemy to omawiać na przykładzie modelu OptiMax 60X. Najnowszy WaterJet ze stajni OMAXa. Co to znaczy, czym jest WaterJet? Przypomnijmy sobie kilka rzeczy. WaterJet to urządzenie, które wykorzystuje wodę pod ultrawysokim ciśnieniem do mieszania jej z odrobinami ścierniwa i tą mieszaniną obrabiamy bardzo szeroki zakres materiałów. Co składa się na każde urządzenie WaterJet? Przede wszystkim panel operatora, z którego sterujemy stołem obróbczym wyposażonym w różne akcesoria niezbędne do naszej obróbki, a to wszystko zasila pompa wysokiego ciśnienia. Myślę, że to, co rzuca się na pewno w oczy, to sam wygląd maszyny. Jak widzicie, oprócz tego, że zmienił się kolor naszego urządzenia, to wiele rzeczy uległo takiej kondensacji. Mamy kompaktowy pulpit sterowniczy. W tym modelu większość przycisków, a praktycznie wszystkie urządzenia sterujące znalazły się na tym mobilnym kontrolerze, który możemy dla wygody użytkownika przesunąć tam, gdzie jest nam wygodniej. Mamy duży, przejrzysty wyświetlacz, mechaniczne przełączniki. To jest nasze centrum dowodzenia naszym WaterJetem. Z pulpitu sterowniczego możemy m.in. obsłużyć poduszkę powietrzną, uzbroić układ bezpieczeństwa, czyli gdyby nasze urządzenie było wyposażone na przykład w kurtynę świetlną, to tutaj mamy obwody, które tym sterują. Mamy wyłącznik bezpieczeństwa, złącze USB do przenoszenia plików wykonawczych i przycisk pauzy, czyli wstrzymania pracy urządzenia. Oprócz tego na monitorze oczywiście możemy wybrać jedną z aplikacji dostarczaną razem z oprogramowaniem urządzenia, czyli program do projektowania, program do sterowania, program do odczytywania parametrów maszyny i wiele innych aplikacji, które ułatwiają i optymalizują pracę na tym urządzeniu. Skoro o oprogramowaniu mowa, zobaczmy, co zmieniło się w najnowszej wersji. Zacznijmy od programu do projektowania. Otwieramy nasz OMAX Layout i tu po raz kolejny pierwszym, co rzuca nam się w oczy, to odświeżona szata graficzna, mniejsza ilość kontrastów, wyważone kolory, które myślę, że przy codziennym użytkowaniu na pewno będą mniej męczyć wzrok. Zostały tu poprawione rzeczy porządkowe, wizualne. Funkcjonalność oprogramowania na pewno się nie zmniejszyła, natomiast zostało dodane kilka funkcji, które zwiększają możliwości tego oprogramowania. Zmiana warta uwagi. Przyda się na pewno osobom, które pracują z rozkrojami i rysunkami pochodzącymi z nestingu, z rozkładania detali. Załadujmy sobie jeden z takich plików. Jeżeli potrzebujemy wyciąć jeden z detali, który mamy rozłożony na całym arkuszu, to nowa wersja oprogramowania trochę nam ten proces usprawni. Zacznijmy od tego, że wybierzemy sobie jeden z detali. Wybieramy zaznacz część. Wybieramy część, która nas interesuje. Program automatycznie rozpoznaje obrys oraz wszystkie detale, otwory należące do tej części. I tak wybraną część z całego nestu możemy, z tej części możemy utworzyć ścieżkę cięcia. Tak zapisany plik możemy uruchomić i wyciąć z całego arkuszu jeden detal. Ten i wiele innych smaczków znajdziecie w najnowszym oprogramowaniu tego urządzenia. Co zmieniło się w programie sterującym? Zamykamy naszego layouta, otwórzmy program sterujący Make i tutaj również pierwsze, co rzuca nam się w oczy, to odświeżona szata graficzna, trochę poukładane elementy sterujące, no i parę ciekawych rzeczy, które powiązane są z tym, co zostało włożone do hardware'u tego urządzenia. Przede wszystkim po włączeniu programu sterującego dostajemy komunikat, że maszyna nie została zbazowana, nie zna swoich pozycji początkowych i mamy tu komunikat, po którym jeżeli na niego naciśniemy, wywołujemy okno bazowania wszystkich trzech osi maszyny. Wraz z nowym oprogramowaniem do sterowania i podpięciem do niego nowej generacji pompy, czyli EnduroMax drugiej generacji, pojawiło się wiele opcji śledzenia pracy, monitorowania parametrów naszego urządzenia. Dużą zmianą będzie dla wszystkich nowych użytkowników to, że maszyna przestała być ślepa na parametry pracy urządzenia. W tej chwili możemy podejrzeć różne parametry pracy naszego urządzenia, które podzielone są na przykład na stół obróbczy, na pompę i na przykład na wózek osi Y. Co możemy odczytać z pompy? To m.in. ciśnienie wylotowe pompy, prędkość silnika, czyli coś, co do tej pory operator odczytywał bezpośrednio z panelu pompy. Teraz możemy to odczytać, nie ruszając się od naszego panelu sterowania. Oprócz tego, że możemy odczytać te parametry, możemy również ustawić różnego rodzaju ostrzeżenia, alarmy i błędy, jeżeli któreś z tych parametrów wyskoczy poza normę albo poza oczekiwaną wartość. Czemu to służy? Pozwala to na bardziej optymalne wykorzystanie urządzenia, wychwycenie potencjalnych usterek i tym szybsze ich usunięcie, zanim dojdzie do jakiegoś skutku, który będzie kosztował nas więcej czasu i pieniędzy. Do stołu obróbczego została podpięta pompa EnduroMax drugiej generacji. Zajrzyjmy do środka, co w niej się zmieniło. Pierwsza rzecz to taka, że jest ona teraz osłonięta lekkimi panelami.
po których zdjęciu mamy dostęp do wszystkich komponentów naszego urządzenia. Spójrzmy razem. Zasadnicza część naszej pompy, czyli część mokra, nie zmieniła się diametralnie, natomiast została nieco zmodyfikowana. Jedna z głównych zmian to taka, że pompy Endurmax drugiej generacji wykorzystują zaprojektowany przez producenta korbowód, który zmniejsza ilość komponentów wchodzących w jego skład, powinno poprawić jego niezawodność oraz trwałość. Samo urządzenie zostało wyposażone w większą ilość czujników. Do tej pory taki pakiet był dla naszych urządzeń opcją. W tej serii maszyn jest to standard, a na standardowe wyposażenie składa się m.in. czujnik temperatury wody, czujniki ciśnienia na wejściu i wyjściu filtrów, czujnik temperatury wody zasilającej, powrotnej. Kolejna wyraźna zmiana to zawór zrzutowy. Do tej pory obsługiwany był przez operatora. Niejednokrotnie nieumiejętne posługiwanie się tym zaworem sprawiało, że pompa się blokowała i trzeba było wykonywać dodatkowe czynności operacyjne. W tej chwili mamy to ten element zmotoryzowany, więc operator nie musi się już martwić, jak ustawić ten zawór zrzutowy. Oprogramowanie na podstawie parametrów zrobi to za niego. W poprzedniej generacji tej pompy pompka zasilająca była uruchamiana ręcznie. Zdarzało się naszym operatorom na włączenie tej pompki bez włączenia wody, czyli dochodziło do tak zwanego suchobiegu. To rozwiązanie ten problem eliminuje. Nasz operator ma mniej zmartwień na głowie. Stół serii OptiMax jest bardzo konfigurowalny, tak bym to nazwał. Dlaczego użyłem takiego stwierdzenia? Ponieważ przy tej serii maszyn użytkownik może wybrać, jakich akcesoriów chciałby używać, jakich nie potrzebuje. O czym mowa? Wieżyczka sygnalizująca stan maszyny, oświetlenie stołu roboczego, poduszka powietrzna do sterowania lustrem wody czy panele boczne to przy tej serii maszyn opcja do wyboru przez użytkownika. Do wyboru mamy również różnego rodzaju głowice tnące. Mamy standardową oś zmotoryzowaną, która porusza się do góry i do dołu. Mamy głowicę wychylną do redukowania stożka, czyli naszego tiltejeta oraz nieobecnego tutaj Versajeta, który zastąpił głowicę Ejet. Jest to druga generacja głowicy wychylnej, która pozwala wycinać detale z pochyleniem do 60 stopni. Linia OptiMax otrzymała odświeżony design. Mamy tutaj bardziej opowy kształty dla wszystkich tych, którzy lubią, aby ich urządzenia ładnie wyglądały, dobrze się prezentowały, to myślę, że nie będą zawiedzeni. Dla tych wszystkich, dla których to nie jest najważniejsza rzecz, to pod tą wspaniałą nową szatą znajduje się kilka ciekawych rozwiązań technologicznych, które na pewno zoptymalizują pracę Waszego urządzenia. Seria OptiMax w osiach X i Y posiada napęd trakcyjny. Co to daje użytkownikowi? Daje to brak konieczności smarowania tych napędów, czyli zarówno osie X, jak i Y nie wymagają dodatkowego smarowania osi. Dzięki temu wyeliminujemy możliwość zatarcia tych napędów w momencie, kiedy pojawi się tam ścierniwo, a sam napęd skonstruowany jest tak, żeby w tym środowisku waterjeta pracować bezawaryjnie. W tej linii maszyn bazowanie odbywa się za pomocą liniałów magnetycznych, a konkretniej znaczników na tych liniałach. Dzięki temu ten proces jest szybszy, jest wykonywany w trakcie pracy urządzenia. Programowanie cały czas pilnuje pozycji prostopadłości tej bramy w trakcie pracy, w trakcie cięcia. Jednym z najczęstszych pytań, jakie słyszymy, to jak duży, jak gruby materiał możemy wyciąć. Ogólnie technologia nas nie ogranicza. Ograniczają nas parametry maszyny, czyli nośność stołu i zakres głowicy Z. W serii OptiMax ten zakres znacznie się zwiększył. Z pompy Enduromax drugiej generacji zniknęły wszelkie panele sterujące. Jedyne co widzimy to lampka sygnalizująca gotowość do pracy, a cała kalibracja odbywa się w oprogramowaniu. Przykład na bardzo funkcjonalne rozwiązania to przeprojektowany zbiornik garnetu. Przede wszystkim mamy czujnik poziomu garnetu. Jeżeli poziom garnetu spadnie poniżej ustawionego przez nas minimum, program to wyłapie i zapauzuje nam cięcie. Druga, myślę, że bardzo przydatna zmiana dla operatorów to dodany dodatkowy element, który skieruje strumień wody i ścierniwa przy zatkanej tubie poza zbiornik ścierniwa. Wyeliminuje to problem tego, że przy zatkanej tubie bądź przy zmniejszeniu, przy dotknięciu na przykład tuby do materiału, woda cofała nam się do zbiornika z garnetem, to wszystko tu mokło, trzeba było to rozbierać i czyścić. W tej chwili do takiej sytuacji nie dochodzi. Co więcej, z oprogramowania mamy funkcję wyczyszczenia tych komponentów bez konieczności ich rozbierania. Kolejnym udogodnieniem dla operatora to wyjazd bramy poza obszar cięcia. Możemy zaparkować naszą bramę nad poduszką powietrzną. Mamy dostęp do pełnego stołu obróbczego. Jeżeli martwicie się o to, że przebijemy poduszkę, spokojnie, oprogramowanie wie, że jesteśmy nad nią i nie pozwoli nam uruchomić strumienia. Ważną zmianą, która może nie wpływa na pracę serwisu, ale na pewno na czas reakcji jest to, że do tej serii maszyn możemy podpiąć się zdalnie i wiele parametrów odczytać, zanim będzie konieczny przyjazd serwisanta. Dużo usprawnień, prawda? Sprawdźmy, ile czasu zajmie nam przygotowanie maszyny do cięcia.
To wszystko. Systemy gotowe, wrzucamy materiał i tniemy. Po tym krótkim podsumowaniu, gdyby ktoś zapytał mnie, dlaczego warto rozważyć wymianę lub zakup urządzenia z serii OptiMax, to powiedziałbym, że urządzenie to skupia doświadczenia pozostałych linii maszyn zebrane przez 30 lat przez inżynierów OMAXa i skutkuje to urządzeniem bogatym w rozwiązania optymalne, wygodne i daje nam maszynę gotową na przemysł przyszłości. Tymczasem, jeżeli interesuje Was konkretny aspekt działania nowej linii maszyn, sekcja komentarzy jest dla Was, a ja żegnam się. Do zobaczenia.